Robimy na sam początku lecimy sobie tutaj oczywiście, ale chcę troszeczkę poeksplorować sobie tę parafię, bo wiem, że tam jest sporo dużo do podniesienia, których ja jeszcze nie podnosiłem, bo mnie tam w tej górnej części. Ej, czemu on tutaj jest? Jezus! Ej, co się z nim dzieje? Co się z tobą dzieje? Dlaczego on tutaj idzie za mną? Ej, co się dzieje? Cześć, Ugoroszczak! Ej, co jest grane? Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale nic mnie nie zdziwi na moich streamach, na moich w ogóle nagraniach, bo zawsze coś się dzieje dziwnego w grze. Nie, to nie jest super aggressive mode, bo zobacz, zwróć uwagę, że inni przeciwnicy na mnie nie biegną. Tylko on do mnie przyleciał. Tamci, co stali, to tak stoją w miejscu cały czas. I nic się nie zmienia w tej kwestii. Zobacz, oni stoją tutaj sobie. To nie jest super aggressive mode. No, oni sobie stoją, mają mnie gdzieś. Jezus Maria, dobra. Cofniemy się. No Jezu, jakbym mógł kamerę obrócić, to by było przyjemnie. O, dziękuję. Super. Co ja mogę teraz zrobić? No, chcecie tylko przytulić. Co, dzięki Gunner za tą wiadomość też. To jest naprawdę, naprawdę miła wiadomość. Miło się czyta, że ktoś się przekonał jakby do Soulsów, że postanowił dać tym grom szansę i polubił je bardzo. No, staram się Bart Gabson czytać. W ogóle witam serdecznie. Też ciebie dawno nie widziałem na live'ach. No, może dlatego, że dawno nie streamowałem, ale może. Czy pierwszy raz tak mam? Tak. Nigdy tak wcześniej nie miałem, Sven. Ej, ale to jest dobre, bo ja go... Nie. O nie. Chciałem powiedzieć, że go zabiję, ale... Chyba nie dam rady, co? Idź się z nim pobaw, no to niech on podejdzie. Albo dobra, nie, nie podchodź. Nie podchodź tutaj. Dobra, już jest po nim. Nie zdąży się uleczyć. Jest! Pięknie! Nie pamiętam tylko, czy on się leczy. Znaczy, czy on się respi. Odłamek tytanitu. No, ja właśnie o dokładnie o to też chodziło. Po części. Czy wiem, gdzie w Blighttown jest pancerz piromanty? Wiemy. To wiem. Tak, w Majuli mieszkam. A to wiem, lubię Dema, w ogóle fajny nick, że po raz pierwszy jesteś na streamie, już czytałem to przed live'em. Wejdziemy sobie teraz na górę. Nie respi się, no to super, super. Miło. Dobra, ale tych panów to już nie będziemy wybijać, bo po prostu no... Dobra, może trzeba zabijać... Ej, czemu mag do mnie strzelać teraz? Nie podoba mi się to. Coś dziwnego się dzieje tutaj w tej grze. Naprawdę. No... Tak, coś tam się popsuło z tym chyba rycerzem tutaj, tym wielkim. On mnie pomylił z zombiakiem. W ogóle dajcie znać, jak wam się podobają te nowe emotikonki, jakie tutaj na... streama dodałem i też te grafiki pod live'em. Dajcie znać, co sądzicie o tym. Ja bym chętnie tego maga zabił, nie? Ale nie uda mi się to na pewno. No przecież zrobiłem przewrót! To było niemożliwe! To było niemożliwe, żeby on mnie zabił. Może tego maga sobie ustrzelę w sumie, słuchajcie. Może to będzie mój pierwszy cel tutaj. Bo on mi da sporo dusz. No i... No, zabiję go z dołu, mam mógł, dokładnie. Ja chciałem tylko tam przebiec po prostu, bo żeby pozdobywać sobie różne skarby tam w postaci dusz i tak dalej, żeby móc trochę tego łucznika sobie, znaczy łuk mój ulepszyć i zarazem też ulepszyć mojego łucznika oczywiście. Za mało soczku. No, zaraz będzie soczek, bo tutaj jestem przygotowany na wszystko, ale miło, że nie będzie tam tego kolesia od razu. A ja nie wiem, może tu jest jakiś super agresyw, że on do mnie strzela od razu, bo to jest jakieś dziwne. Zapomniałem, że jesteśmy w Dark Souls 1, a nie w Dark Souls 2. Aha, on może, ja nie. Bo moje zostają w powietrzu. Nie no, spoko. Nie no, to nie jest super agresji, to jest niemożliwe. Niczego nie instalowałem, ostatnio było normalnie. A czy często będą streamy, aby ich używać? Wiesz co, Goroszczak, mam nadzieję, że następny, najbliższy livestream będzie w najbliższą sobotę. A jak się nie uda, to w środę będzie. Ale postaram się, żeby były jak najczęściej. A jak widać, już drugi live w tym roku, znaczy drugi live, no w przeciągu powiedzmy ostatniego tygodnia jest. Postaram się, żeby teraz były kolejne jeszcze szybciej.
Ale będę jeszcze informować jak zwykle. Dobra. Gdzie po Ormstein i Smaugu? Wiesz co, Dijkstra, ja na razie aż tak bardzo do przodu nie myślę o tym. Rób w weekendy. No tak by było najlepiej właśnie. Tak by było naj... O, nie uleczysz się. O, nie uleczysz się. Może jeszcze podcinasz bossom, którym się da ogony. Świetny pomysł, Xan. Będę odcinać, na pewno. Znaczy, może na razie nie, wiecie? Może na razie nie. Czy się stało, że tak dużo streamów, czy umieram? No, nic mi o tym nie wiadomo, więc... Nie wiem. Może. No, staram się, żeby się nie zmarnowały, Crossis. Już mnie... Postawiliście przed faktem dokonanym, więc staram się teraz kontynuować. Krzyżakiem można zoomować, ale zoomowanie jest dla słabych. Wiem, że można sobie coś takiego zrobić. O. Ale Hedy, no piękne, nie? On nawet nie wiedział skąd oberwał. Zobaczcie, jeszcze spadł na ziemię. Jak się odbił w ogóle, jak piłka kauczukowa jakaś normalnie. Dobra. Więc... Tego pierwszego trzeba ubić koniecznie. Chcę to wyczyścić powolutku. Zapomniałem, że to jest Dark Souls 1. No jest problem. Ej, się niby blokował, ale jak była strzała przed nim, to przestał. A teraz bokiem się blokuje. Aha. O. Tak to może wyglądać. Ej, to jest naprawdę niezłe. To jest naprawdę... Dobra. To nie tak miało wyglądać. O. Nie. Dobrze. Taka walka mi się podoba. Report aim, please. Nie raportujcie mnie, że mam aima tutaj. Dobra, będę manualnie celował, jak chcecie. Mogę nawet przewroty robić. Mogę na takim zoomie przez całą grę. Wiem, że Lobos tak dał radę. Chyba. Choć pamiętam, że z tym to były glitche, nie? Dark Souls 2 szczególnie z... lornetką. Ej, no oni bez tego buffa to będą banalni. Chyba. O, pięknie. Nie, dobra. Będę tak dawał, bo... Nie będę przesadzać na razie. Ja tutaj aż takiego doświadczenia nie mam, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o takie rany, szczególnie jeśli chodzi o łucznika, to w ogóle za bardzo doświadczenia nie mam. Choć przyznam, że idzie całkiem nieźle do tej pory tym łucznikiem. Tylko trzeba ten łuk ulepszyć sobie. No bo normalnie też ten łuk dawno temu miałbym ulepszony, bo bym sobie pofarmił. Ale po pierwsze, trudno jest farmić łucznikiem dość. Bo kiedy się nie posługujecie jakimś tam mieczem do wybijania takich mobków, to po prostu długo trwa, nie? Bo ja tak normalnie jakbym miał jakąś lepszą broń, to ja bym się w nich wbił tutaj i bym ich mieczem wybił tak już 10 razy w czasie jak ja jednego zabijam, nie? Więc bym sobie już tutaj zdobył troszeczkę więcej. Inteligencja przeciwników jest na dobrym poziomie. No w końcu to są puści, oni są tępi. Ej! Widzieliście kiedyś coś takiego, że jedną strzałą trafiacie dwóch? Bo ja nie. Jakby to jeszcze ich zabiło. Double kill to byłby. Niemożliwe. Czy na nowy grze plus zagram łucznikiem na manualnym? Znaczy, aha, Shepard, ty stwierdzasz. Ja nie wiem, pomyślimy szczerze. Demo cheater, nie, nie mam pojęcia co się stało, no te strzały chyba aż takie duże nie są, co? No zobaczmy w sumie, jak one wyglądają tutaj. No może, jakby dwóch takich było. Kiedyś zabiłem trzy gości jednym strzałem za WP, no widzisz, ja prawie dwóch gości zabiłem jednym strzałem ze strzały, z łuku nieulepszonego. I kto tu jest lepszy? Widziałem, zrobiłeś to przed chwilą. No. Farm zrzucając przeciwników z mostu. No to jest świetny pomysł, szczególnie w lesie, nie? Ale potrzebuję mieć klejnot rodowy Artoriasa. Ej. Myślę, że on się podniósł. To by było dziwne jakieś, bo tutaj nie było nikogo takiego, kto się podnosi. Ale te wszystkie rzeczy sobie tutaj porozbijam, bo ja nie pamiętam dokładnie, czy tu jakichś skarbów nie było poukrywanych. Znaczy wiem dokładnie, jakie tu jest rozstawienie tego wszystkiego i tak dalej. A koniecznie sobie też tego pana ostatniego rozwalimy. Może w ogóle przełączę sobie... O właśnie, coś takiego. Liczę, że on... No, odsłoni się zaraz. Oj. Nie musi, że mnie ostatni zabije, nie? Nie mówcie, że mnie ostatni zabije. Co ty kombinujesz? Chcesz mnie zabić? Chyba. Kto by się spodziewał? Dobra. Taktyczny odwrót? To nie jest ucieczka? Jaki jest mój ulubiony soczek? A, to tajemnica. Tak, to będzie na YouTubie jako po prostu archiwum w playliście, którą macie nad czatem. Tam macie archiwum live, jak klikniecie sobie, to tam was przeniesie ten link do... Wow!
Test SMS-ów. Stawiam na gargulce. Kowal, kwota 5 zł. Dzięki wielkie, Kowal. Dajcie znać, czy wam to się wyświetliło, bo powinno. Już po prostu przez sekundę pomyślałem, że to jest jakiś najazd jakiegoś innego gracza na mnie i że coś się przywołał. Działa! Nieźle. Super, dzięki, Kowal wielkie. Wow, hype. No. O kurde. Zabiję cię, jeśli zginiesz. Znaczy, aha, rep, dobra, rozumiem. Nie mogę zginąć. Nie mogę! Jakby co, opóźnienie zaledwie kilka sekund. Dzięki wielkie, Kowal, za info. Tak. Tak, Ksan, tak nawet było, wiesz? A no właśnie, bo tam z Ferker ostatnio były jakieś pytania, czy będzie możliwość SMS-ów, więc poczytałem troszeczkę o tym i ogarnąłem. I jak widać, ogarnąłem, także działa, więc super. Czy coś cię ominęło, Manus? Jak ci przed chwilą wpadłeś, to ominęło cię wielkie wy... Nie! Nie! Jak zacięcie, chciałem się uleczyć! O kurde, ominęło cię wybicie wszystkich tutaj przeciwników razem z magiem, razem oczywiście też z śmiercią. Między innymi, więc ile osób jest? Draken? 161? Czy my przypadkiem nie pobijemy niedługo rekordu? Mi się wydaje, że chyba tak. Ej, wydaje mi się, że pobijemy rekord. Naprawdę. Aha, bo tam na dole też jest cel jakiś ustawiony. Tam SMS-y do tego się nie wliczają, bo to jest oddzielna aplikacja, aczkolwiek jak będzie jakaś przerwa, to ja tam po prostu sam puszczę donate'a do siebie i wtedy podliczę się tam na dole. Czyli te z SMS-a, Kowal, to też się doliczy tam. Do rekordu jeszcze trochę. No rekord to było 260 parę na Bloodborne, pamiętam. A może nawet i 300 parę. Bym musiał zobaczyć w statystykach hitboxa, wiecie? Bo tam na pewno jest to zapisane. Tak, Supreme. tak to będzie. Marzenia, nie pobijesz rekordu. Kto wie, kiedyś trzeba rekord pobić, nie? W ogóle ci mi tak bardzo Demon's Souls przypominają, Tower of Latria. Strasznie. Człowieczeństwo. Także mówię, jak dobrze wyjdzie, to nawet kolejny stream będzie w najbliższą sobotę i w najbliższą środę, więc będą może nawet dwa streamy tak w takim fajnym przedziale czasowym. Dobra, idziemy od razu do Lautreka, co nie? Bo trzeba... Jezu, co nie? Bo trzeba z nim sobie porozmawiać i go uratować w końcu. Bo chcę jego pierścień koniecznie. To też jest część wskazówki Igora. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Kharim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only... later. A, sam by się uwolnił. No spoko. Yes, very so. I've just been... Ugoroszczak, czyli można subować, czy nie? Szczerze? Tak. I am free. Dobra. Wrócisz do pracy, no, zaraz pocałujesz skały w Lordran z bardzo wysokiej odległości. Więc cóż. Jaki soczek lubisz? Xaner99, kwota 4 zł. Dzięki wielkie, Xaner99. Jakie soczki lubię? To jest dobre pytanie, bo to nie jest pytanie o to, jakie soczki piją. Jeśli chodzi o takie smakowe, które można normalnie dostać, no to zdecydowanie jest to... to są wszelkiego rodzaju soki cytrusowe i również jabłkowe. Takie jabłkowe i jakieś pomarańcze, cytryny, tego typu rzeczy, takie mieszanki jakieś tam sam sobie czasami robię. Więc tego typu rzeczy polecam. Dobra, lecimy teraz do Firelink Shrine na chwilę. Ja dzięki wielkie, dzięki. Dobra. Więc co my teraz robimy? Teraz idziemy tutaj. Trzeba go... Ej, no właśnie, bo Igor mówił, żeby go skopać. A ja mam łuk. I ja miałem tylko z łuku korzystać przecież. Więc jak to ma wyglądać? Dobra, na razie... Aha! Dziękuję anonimowej osobie. To były słowa Lautreka chyba i właśnie spadł sobie. Dzięki wielkie za tego donate'a. I Lautrek sobie zleciał, więc myślę, że można najlepiej sobie zrestartować szybciutko.
I zobaczymy, czy Pepe 184, właśnie Pepe, co tutaj się wydarzy, co? Pepe, Pepe, powiedz. Zabijesz moje złe wcielenie w jeziorze koło Havela? Kwota 9 zł. Dziękuję bardzo. Znowu to jest anonimowa osoba. Jak wysyłać ktoś SMS-a, to zachęcam do tego, żeby po prostu napisać też, podpisać się w tej wiadomości. Tam jest na stronce napisane. Dziękuję, czy zabije ciebie Havel? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ale to nie wiem, czy to będzie walka fair. Bo no w zwarciu nie będę łukiem walczył z tobą. Bo to by się nie udało. To jadę mu. Hydra. Hydra. Jak nie Havel, no to Hydra może być, spoko. Hydrę myślę, że zabijemy sobie. Jest do odstrzelenia na pewno. Zgaduję, że Hydra to wysłał. No, w sumie trafiłeś, Igor. Dobra. Słuchajcie, w takim razie teraz tak. Mam trochę pieniędzy na to, żeby sobie móc w końcu ulepszyć łuk. Jeszcze skonsumuję duże dusze. Dwie. No wiem, złe wcielenie obok. Tam mógł być też ten... Krystal Golem, nie? Niby. Oj. No to jest Sferker faktycznie problem, kiedy go uderzysz normalnie. Tak, tak dokładnie, czaru. Oj, gdzie idę? Smacznego artistik. Kiedy strzelec w Bloodborne... o Jezu, a ja nic nie mówię mu takiego. Na razie jest jedno wyzwanie, z którym i tak są problemy, więc... Ale a jeśli chodzi o to wyzwanie, to spokojnie, bo... Jezu. Hello. I knew you would come. Just call it intuition. Okej, wystarczyło powiedzieć o wyzwaniu. Dzięki wielkie Supreme za tego suba, soczek dla ciebie. Cieszę się, że zdecydowałeś się zasubskrybować po raz kolejny tak naprawdę. I... Korzystaj ze botek, baw się dobrze. Słuchajcie, jeśli chodzi o wyzwanie, to następny odcinek wyzwania już wiem, kiedy się pojawi. Powiem wam tylko tyle, że kolejny odcinek będzie w przyszłym tygodniu. Dobra, zrobimy sobie szybko małe zakupy tego... A zaraz, ile ja potrzebuję teraz? Bo nie jestem pewien, ile od niego będzie... Będę potrzebował, to był długi łuk. Teraz będę potrzebował dwóch i chyba czterech od razu. Sobie cztery zakupimy. Trzeba pamiętać, że muszę mieć na ulepszenie później. Wzmocnienie broni. Czy... Oj, Supreme, wiesz co? Myślę, że zaraz powinno ci się... O, już się zaktualizowało. Już jest wszystko. Dobra, widzę, że już emotka ci wskoczyła. Super. Dzięki, Xan, za powiadomienia. Jak naprawić, że zamiast Y pisze Z i na odwrót? Przytrzymaj lewy kontrol i wciśnij lewy shift i będziesz miał. Oki. Czy zamierzam levelować na tym ranie? Zamierzam, ale dlatego, żebym mógł po prostu z kolejnych łuków korzystać. Zamierzam tak levelować, że głównie będę dawał zwinność, żeby po prostu zadawać troszeczkę większe obrażenia, nie? Jeśli o to chodzi. Zobaczę tak, jeszcze jedną rzecz, ile będę potrzebował, żeby wzmocnić sobie broń jeszcze bardziej. 3, na tyle mnie nie stać, ale... Znaczy, no nie kupię i nawet jakbym kupił, to i tak by mi tutaj właśnie zabrakło na ulepszenie. Bo mam chyba jakąś duszę małą, o to mi chodzi. Czy nie? Aha, mam tylko to. Kurde, dlaczego ja tego nie oddałem od razu, żeby mieć ulepszone estusy? Dobra, wybaczcie, przelecę się tam jeszcze raz na szybko do tego Firelink Shrine, bo teraz te estusy mi się, kurde, bardzo przydadzą ulepszone, naprawdę. I będziemy lecieć już na gargulce może nawet, wiecie? Bo przy okazji po drodze zabiję jeszcze sobie tych przeciwników, to zarobię sobie na pewno na to, żeby kupić ten shard, znaczy tytanowy, ten kamień, właśnie. I być może nawet mi z nich wypadnie. Jeśli by wypadło z nich, to będę miał już na ulepszenie łuku i będziemy mogli sobie spokojnie iść na bossa. W końcu. Czy kupić Dark Souls na PS3, zastanawiasz się? Szczerze polecam, ale będziesz miał problem w jednej lokacji. O, Igorcie to siusiok, no, od Nowika. Działa. Hello. Ugroszczak! I knew you would come. Just call it intuition. Hej, dzięki wielkie za suba, jednak się zdecydowałeś, widzę. Dziękuję. Korzystaj z emotek, baw się dobrze na streamie, no i oczywiście... pamiętaj, że możesz z emotek korzystać na wszystkich czatach, na całym hitboxie. Dzięki raz jeszcze za kolejnego tak naprawdę suba.
Kiedy kreatywność? Aha, to słuchajcie, ja wiem od kogo to jest. Oczywiście wiemy, Crossis. To chodzi o serię taką dość śmieszną, którą kiedyś prowadziłem. Dawno temu, nie wiem, 5 lat temu chyba? No, w tym roku minie 5 lat. Co tu się wyprawia? Chodziło po prostu o serię Minecraft Kreatywność. To było milion lat temu, budowałem tam rzeczy typu jakieś konsole PS3 i takie rzeczy. Tutaj czekajcie, bo nie zdążyłem tego przeczytać. Dzięki wielkie Sferker, no łucznicy z Anor Londo, no to zobaczymy kto jest lepszym łucznikiem Sferker. Ale to myślę, że jeszcze chwilka. Jak on mnie nie trafia? Aha. Teraz mnie trafia. Teraz mu się odwiedział. Nie! Nie, nie, nie. Nie zabije się mnie zwykli. Czy uważam, że Lords of the Fallen jest pełnoprawny Souls, czy klon? Czy pełnoprawny klon Soulsów, czy Souls-like? Wiesz co, Drunkstream, akurat jeśli chodzi o Lords of the Fallen, odpowiem ci na to pytanie, tylko tak powiem ci, że jak chcesz poznać moje zdanie tak naprawdę, w pełni i... Wiedziałem, że tak się skończy. No spróbujemy raz, wiecie, na tym łuku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo obrażenia będą na pewno jakieś tam tragiczne, po 50 parę. Może to jest możliwe. Tak, wczoraj byłem u Seta, no. Wczoraj byłem. Pierzaste strzały, ale za dużo to ja z nimi nie zwojuję. Czy idę na gargulce? No, spróbujemy raz. Czy grałem w kolata? Nie, ale trochę widziałem. I wiem, że to nie jest dla mnie. Ale wygląda bardzo fajnie. To jest polska gra, nie? Swoją drogą. Czy coś pomyliłem? Nagrywać No Man's Sky raczej nie planuję, aczkolwiek, znaczy jako serię, ale myślę, że może zakupię, bo gra wygląda całkiem spoko. Jeśli bym zakupił, to bym raczej z tego robił streamy, bo z tego to odcinki to by wyszły pewnie po 3 godziny, nie? Czym usunąłem Q&A? Bo to były stare materiały, tam tak nie za bardzo mi się podobały. Ej, nie jest źle. Nie jest źle, jeśli chodzi o obrażenia, słuchajcie, naprawdę. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo to jest dość głośno. Aha. Najlepsze jest to, co się za tym fogiem dzieje. Najlepiej, że tego nie widać. Słuchajcie dobrze, a to super. Wow. No to jest do ugrania, nie? Na pewno. Gorzej jak się drugi zaraz pojawi. Ale ja mogę ich na dystans fajnie brać. Oj. Ho, ho. Nie będę śpiewał. Oj. Jasne. Jeszcze więcej ognia. Wybaczcie, że teraz na czat nie patrzę zupełnie. Ale staram się skupić na tej walce. Nie no, w dach! Jak ten zasłonił tego swojego kumpla? Przyjął strzałę na siebie, która nie była dla niego. To jest naprawdę do ugrania, Supreme. Demo, nie patrz na czat. Myślałem, że będzie ogień. Już bym był w dupie. Kurde, on to zrobi, no ba! On to naprawdę zrobi! Nie, nie zrobię. Teraz.
Za pierwszym razem Easy Mode, po prostu łucznikiem jest nieprawdopodobny hełm gargulca. Proszę bardzo, zrobione. Łuk jest OP, no naprawdę jest OP. Czekam na spam GG, well played, w ogóle milion tego typu rzeczy, hype i tak dalej na czacie. Zeskocz z mostu, jak? Nie mam pojęcia, po prostu potęga łuku jest potężna. Naprawdę wyjątkowa. Gargulce się nie popisały. RIP gargulce na zawsze w naszych sercach, Kowal. Dzięki, Kowal, za ten donate i za ten komentarz tak naprawdę bardzo fajnie podkreślający. I chyba też wysłany przed czasem jeszcze, jak chyba gargulce jeszcze żyły, tak mi się wydaje. Bo to jest troszeczkę opóźnienie, tam kilka sekund mówiłeś. Ale to chyba było trochę opóźnienie, bo jeszcze stream trochę dochodzi tutaj do was. Bo jest 5 sekund opóźnienia live'a przynajmniej, tak średnio. Ale to są headshota. Dobra, nie będziemy ich tam wybijać, choć, wiecie, no warto, bo tam trzeba będzie przejść się tamtędy jednak. Toporu brak, no dobra, no kurczę, mogłem mu odciąć jeszcze ten ogon na koniec. Good job, tylko nie spadnij z drabiny wracając, albo wchodząc na dzwonnicę, to byłoby w jeszcze lepszym stylu, nie? Demon, nie oglądałem się dla zwycięstw, mogłeś jednak przegrać. No, słuchaj, Crossis, będzie jeszcze tyle okazji, żeby przegrać. Na przykład za chwilę będę iść do chyba właśnie tych duchów. Rip in pepperonis, pepperinis, myślałem, że pepperonis, jak to tam było. Dzięki wielkie za to. Oczywiście tak, będziemy mieli okazję do zginięcia, bo po prostu pójdziemy sobie do ruin Nowego Londu, gdzie będzie milion okazji do zginięcia i dziesiątki duchów, które pomogą mi w tym. No. A obejrzymy sobie teraz jeszcze filmik, który jest naprawdę super. Naprawdę super. Skoro jesteś taki odważny, to może motylek. Okej, okay, akceptuję to wyzwanie Supreme, ale pójdę na motylka zaraz po tym, jak pójdę do ruin Nowego Londu i odblokuję sobie skrót i zaprezentuję wam glitcha, którego sam odkryłem. 191 osób. Jezu, dzięki wielkie Draken za to info też. Niesamowite, że jest tyle osób, słuchajcie, naprawdę dzieje się dużo. I zapraszam też oczywiście do tego, żebyście kliknęli follow, kliknijcie na to serduszko w prawym dolnym rogu pod live'em. To zostaniecie oczywiście poinformowani o tym, że streamuję, jak będę streamował następnym razem, czyli najprawdopodobniej albo w sobotę, albo w środę, albo w oba dni, o 18 zawsze. Godzina się nie zmienia, dzień tak. Więc kliknijcie sobie na serduszka, będziecie dostawali info, będzie fajnie. Więc pogadajmy sobie z nim, oczywiście jest mi on niepotrzebny zupełnie, ale nauczymy się gestu. No co? No bo jest super gest. Możemy na przykład zrobić sobie przed forkingiem i spaść, tak? Do niego. Jak pokażesz glitcha, to umrę ze śmiechu. Zdaję sobie sprawę, ja chyba też tego nie wytrzymam po takim czasie. Ciekawe, co się w ogóle będzie działo, jak tam będę z łuku strzelał. Patrzcie, jacy oni są sprytni, nie? Ale oni są sprytni. Aż mu w głowę trafia. A, zapomniałem, że to aż tak nie znosi. Niedługo, jeszcze 11 osób i będzie 200. Jezu, to będzie świetne. Ej. O, już, jezu, jakie obrażenie. Czemu on dostał 14, tam ci po 90 parę headshoty?